Dzień dobry. Moimi gośćmi są dzisiaj Dorota Noskiewicz. Dzień dobry. I Iweta Burna. Dzień dobry. Które są instruktorkami Nordic Walking, a także sędziują zawody Nordic Walking. Prywatnie natomiast są siostrami. Jak to się u was zaczęła ta pasja do Nordic Walking? Znaczy generalnie to chyba już kilkanaście lat chodzimy z kijkami. Na początku były to takie spacery, nie bardzo wiedziałyśmy, co z tym zrobić, jak się chodzi. Była to taka trochę nasza alternatywa do biegania, bo trochę biegałyśmy. No i w pewnym momencie zaczęłyśmy jeździć na zawody, to już tak chyba 7-8 lat temu, podglądać innych, aż trafiłyśmy na takich dobrych instruktorów, jak Aleksander Wilanowski i Krzysztof Człapski, którzy no, zarazili nas jeszcze bardziej tą pasją, pokazali technikę. No i tak właściwie chodziłyśmy dla siebie. Pandemia nas zmusiła do tego, że zaczęłyśmy chodzić praktycznie razem codziennie i wręcz nagrywałyśmy się nawzajem, żeby tą naszą technikę doskonalić, szlifować, być w tym jak najlepszymi. I wtedy zrodził się pomysł, żeby zrobić może uprawnienia, zdobyć instruktorów, żeby zacząć uczyć inne osoby, zarażać tą naszą pasją. A byłyśmy już na kilku zlotach właśnie takich doszkalających, także nie był to taki zryw. Mhm. No i dostałyśmy zielone światło od Olka, który nas zaprosił na kurs. Zrobiłyśmy i kurs, i u Krzysztofa Człapskiego kurs sędziego. No i generalnie pochwaliłyśmy się trochę, mogę powiedzieć nieskromnie, na Facebooku, że takie dokumenty zdobyłyśmy, no i znajomi zaczęli pytać, a może byście zrobiły jakieś zajęcia, bo byśmy się chcieli nauczyć. No i tak się zrodził pomysł. Tak naprawdę zaczęłyśmy go na Dorotki synu, tak na Krzysiu, którego zaprosiłyśmy na pierwszy oficjalny trening. I był to trening tylko dla niego. No i po takim treningu zapytałyśmy, czy on by przyszedł drugi raz. Powiedział, że tak, był żywo zainteresowany. No a tak. Usłyszeć to od nastolatka, to było to wyzwanie. To osiągnięcie, tak, muszę powiedzieć, naprawdę. Dokładnie. No i tak naprawdę na pierwsze zajęcia zaprosiłyśmy chyba kilka osób. Te kilka osób przyprowadziło jeszcze kilka osób. A że była to pandemia, to tak naprawdę mogliśmy się spotykać piątkami. To tak piątkami w las po pięć osób przeskakiwaliśmy i tak się zaczęło, tak? I tak naprawdę to grupa wymusiła na nas, że to nie było raz w tygodniu. Potem spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu. I dostał się propozycję prowadzenia takiego projektu ogólnopolskiego Chodzę, bo lubię. No i tak to trwa już 3 lata. Trzeci rok. Trzeci sezon zaczynamy. No właśnie, bo ten projekt, który rozpoczęliście tak same prywatnie, rozwinął się w dość poważną sprawę. Jak to wygląda teraz? Teraz rozpoczynamy trzeci sezon akcji, ogólnopolskiej akcji Chodzę, bo lubię. Jest to akcja promowana przez Ministerstwo Zdrowia, przez Fundację Wychowanie przez Sport i działamy w dwóch lokalizacjach w okolicy Płocka. W samym Płocku, na osiedlu Borowiczki się spotykamy, natomiast drugą lokalizacją jest Grabina. Spotykamy się przy dużym parkingu przy hotelu Rusałka. Tak. Te zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Raz w Borowiczkach, raz w Grabinie. W czwartki jesteśmy w Borowiczkach wieczorem o 18:00. Także po pracy dobre na odstresowanie. Natomiast w soboty rano dla rannych ptaszków, 8 rano Grabina, las, przyroda, możliwość wyciszenia się, poznania. No i dłuższa trasa. Dłuższa trasa, zawsze w Grabinie chodzimy troszkę dłużej, bo jest ta możliwość. I projekt rozpoczyna się już teraz w kwietniu. Od 4 kwietnia startuje oficjalnie projekt Chodzę, bo lubię. Aczkolwiek my chodzimy cały rok. Cały rok chodzimy. Natomiast ten projekt będzie trwał nieprzerwanie do czerwca, a potem będzie trwał po wakacjach do listopada. Jednak zajęcia z nami odbywają się cały rok, ponieważ my poza projektem również chodzimy. No i trzeba dodać, że te zajęcia są dla wszystkich bezpłatne. Na pierwsze zajęcia, jeśli ktoś ma ochotę przyjść, to nie musi mieć nawet kijów, bo jeżeli my wiemy, że ktoś przyjdzie, z nami się skontaktuje przez Messenger czy przez Facebook, jesteśmy w stanie zapewnić kilkanaście par kijów, że nie trzeba. Jak was znaleźć na Facebooku? Jak się tam nazywacie? Chodzę, bo lubię Płock, bo lubię Grabina. Jest też nasz profil NW Sisters Team lub NW Family Team Płock. Bądź po prostu Iweta Burna i Dorota Noskiewicz. Prywatne profile również odpowiadamy na Messengera, także... Zapraszamy. Ile osób bierze udział zazwyczaj w takich
zajęciach? W takich zajęciach, tak. Około 30, tak, no, rzadko zdarza się, że poniżej 20 osób przychodzi na zajęcia. I to są spore grupy. Spore grupy i to są bardzo zróżnicowane wiekowo, bo mamy dzieci takie praktycznie od nastolatków, no one nie są regularnie, ale przychodzą, do osób dobrze ponad 70+. I mamy takich naszych ulubionych juniorów młodszych. Którzy juniorzy młodsi no, są w wieku o około no, 60+, albo tak. i 70+. Ale dają radę i często trzeba powiedzieć, że te osoby właśnie w wieku 60+, 70+, to nie są babcie i dziadkowie, tacy w cudzysłowie, że idą wolno, idą nietechnicznie. To są osoby, które śmiało można powiedzieć, są czasem przodujące. Są elitą. Tak, są elitą i idą dużo szybciej niż osoby, które mają 30+, 40+. No, ja przyznam się, że widziałam kiedyś takiego pana, który miał koszulkę na sobie, mam 70 lat i idę przed tobą. Także to też trzeba powiedzieć, że faktycznie nasi seniorzy to już tak nie bardzo siedzą w domu, tylko coraz częściej ta aktywność fizyczna jest u nich obecna. Dla dużej części nastolatków nawet jest to sposób na wyjście z problemów z kręgosłupem, bo trzeba wspomnieć o Nordiku jako właściwościach też prozdrowotnych, więc przychodzą do nas osoby z nastoletnimi dziećmi, które mają problemy z kręgosłupem, z wadami postawy, że garbią się, więc prawidłowa technika Nordik pomaga również wyprostować się tym dzieciom. Wyeliminować trochę te... Szczególnie takim w fazie dużego wzrostu. Ale jak namówić takich nastolatków? Przecież dla nich to chodzenie z kijkami pewnie jest jakimś obciachem. Czasami to jest taka metoda, że oni trochę rywalizują z rodzicami. Rodzic jest ciut wolniejszy, dziecko pokazuje, że jest trochę szybsze. Są dzieci też bardzo fajnie łapią technikę. Tak. Także oni są często dużo lepsi od swoich rodziców, dziadków w i naturalnie im to przychodzi, tak? Poza tym organizujemy jakieś zabawy, jakieś zawody takie mini. No też mobilizuje to dzieci, tak? Do takiej rywalizacji, jakieś rajdy organizujemy, wyjścia wspólne, także No przede wszystkim lubimy się dobrze bawić. Tak. Fajny, musimy wspomnieć o naszym cyklicznym już chyba wydarzeniu, jakim jest Marsz w Przebraniu. Były już dwie edycje. No tak. Trzecia na pewno zawsze będzie również interesująca. Jest to zawsze w okolicach nowego roku. Jak się przebieracie? To jest znaczy, jakiś tematyczny? Nie, każdy jak chce, ale w tym roku, nie wiem czy mogę wspomnieć, ale właśnie jeden z naszych juniorów młodszych wyciągnął palto po swojej teściowej bodajże, która kilkanaście lat już nie żyje, ale palto zostało przewietrzone. Założył, wyszedł ze swojej strefy komfortu, założył długie palto, czapę. No i wyglądał rewelacyjnie. Tak? Znaczy naprawdę pomysły są różne. My byłyśmy jako murzynki przebrane w tym roku, także no, jest wesoło. Jest wesoło. Czyli nie dość, że aktywnie sportowo, to jeszcze z dobrym humorem, czyli tak, tych endorfin żeby nie było nudno. Jest dużo. No tak, wspomniałyśmy cię też o technice chodzenia odpowiedniej. No, teoretycznie, jak nam laikom się wydaje, wystarczy wziąć kijki i iść. No właśnie, tylko że Nordic Walking to jest chodzenie z kijami, ale nie każde chodzenie z kijami to Nordic Walking. I tak jak patrzymy nieraz, jak osoby chodzą, no to powiedzmy, jak idzie, jest to starsza osoba, taka naprawdę, która widać, że ona się podpiera, robi to tak dla siebie, żeby się nie przewrócić. Które kije ułatwiają chodzenie. No to jak najbardziej rozumiemy taki marsz, ale w przypadku, kiedy idzie osoba, która może się pokusić o to, żeby chodzić poprawnie, to szkoda po prostu tego chodzenia, bo za kilka miesięcy być może będzie bolał bark, będą bolały ramiona. No i to już jest właśnie wynik złej techniki. A przy prawidłowej nie będzie tych bóli. Ona zadziała prozdrowotnie, tak? Otwieramy wtedy klatkę piersiową, odciążamy stawy. Także jest tylko wszystko na plus, a nie na minus. Tak. Ale jak się mówi, że przy nordiku pracuje 97% mięśni naszego ciała, przy prawidłowej technice. Tak. Natomiast jeżeli jeszcze dołożymy rozmowę, czyli tak zwany Nordic Plotting, to już mamy 100% mięśni. Nordic Plotting, Nordic, rewelacja. Tak. Po prostu bardzo mi się podoba to określenie. To jest głównie Nordic Plotting, tak. Bo to jest dłuższy spacer, rotujemy się grupkami, parami. Jak ktoś chce, idzie sam, jak ktoś nie chce, to sobie zmienia pary, idzie w kilka osób. Także naprawdę widać, że te osoby przychodzą też nie tylko dla tego sportu, dla tej aktywności, ale i dla siebie. Tak, powstały tam naprawdę sporo, ludzie się poznają, powstają przyjaźnie. Fajne relacje się tworzą. Fajne relacje się nawiązują, bo trzeba powiedzieć, że Nordic no, przede wszystkim łączy tych ludzi. Bo przyszły osoby z różnych środowisk, nieznające się i
Ostatnio nawet jedna z uczestniczek, która dołączyła w listopadzie, kiedy kończyła się poprzednia edycja projektu Chodzę, bo lubię, przyszła na zakończenie. I ona również dostała dyplom, certyfikat, że uczestniczyła w tych zajęciach. I ona mówi, Boże, wy mnie tak przyjęłyście, tak super, że to nie odtrąciliście mnie, że przyszłam ostatni raz i nie dostałam dyplomu. Tak, dostałaś. I ona od tej pory jest praktycznie na każdych zajęciach. I mówi właśnie, to ją przyciągnęło do tej grupy, że ona nie została sama. Bo my staramy się być grupą otwartą, nie zamkniętą hermetycznie, tak? Zapraszamy inne osoby do tego, żeby do nas dołączyły. No, najłatwiej się przekonać, żeby przyjść, tak? Bo uważamy, że nasza grupa jest tak silna, jak najsłabszy uczestnik, tak? Zawsze i jesteśmy we dwie. Prowadzimy razem zajęcia i nie ma obawy, że kogoś zostawimy. No właśnie, bo w rozmowie przed nagraniem wspomniałyście o tym, że to, że prowadzicie te zajęcia we dwie, jest takim istotnym atutem dla wszystkich, również dla tych, którzy po raz pierwszy uczestniczą w takich zajęciach. Tak, mamy nawet taki już system, że jak przychodzi pierwszy raz osoba, to ona z reguły zostaje ze mną, idzie na końcu, dostaje jakieś pierwsze szlify, bo nie zawsze możemy sobie pozwolić, żeby akurat zostać ileś minut na placyku, żeby pokazać tą technikę. No, ale teraz zawsze z ogłoszenie jest, że pierwszaki zostają z Iwetą, szybsze osoby idą ze mną zawsze. Tak. Zaczynamy, a potem my ich zgarniamy, łączymy tą grupę jednak w całość. Czyli nie ma obawy, jeżeli ktoś pierwszy raz się u was pojawi, niech się nie martwi, wszystkiego się nauczy i nie będzie odstawał, nie zostanie, nie zgubi się gdzieś w lesie, w grabinie. Nie zgubi się, a pozna na pewno super fajne zakątki, o których my też nie miałyśmy kiedyś pojęcia, że takie piękne miejsca mamy tak blisko na wyciągnięcie ręki. A co wam prywatnie dało Nordic Walking? Prywatnie, to na pewno nie dość, że jesteśmy siostrami, to chyba mogę powiedzieć, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami, bo możemy sobie wszystko powiedzieć, bo nasze życie całe jest razem. Razem pracujemy, razem koło siebie mieszkamy i jeszcze prowadzimy wspólnie zajęcia, mamy wspólną pasję, to chyba nic więcej nie potrzeba, jeśli chodzi o relacje dwóch Wspieramy osób. Wspieramy się jak możemy najlepiej. Rewelacja. Naprawdę, możecie być wzorem dla wielu osób, myślę też, że jesteście. I cóż, zapraszamy wszystkich do udziału w zajęciach organizowanych przez was. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, gratuluję samozaparcia. Dziękuję. Nie obiecuję, ale może też się pojawię na któryś zajęciach, bo też aktywności fizycznej poszukuję. I myślę, że jeszcze się spotkamy w naszym studiu, sobie porozmawiamy o tym, jak kolejny sezon Nordic Walking wam minął. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi były Dorota Noskiewicz. Dziękuję. I Iweta Burna. Dziękuję również. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.